Zajęcia z narciarstwa zjazdowego i snowboardu na stokach w Rzeczce. To propozycja Bielawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na czas ferii. Skorzystało z niej już blisko 50 dzieci. Dla najmłodszych mieszkańców Bielawy zimowisko było dofinansowane przez gminę. W tym roku mamy dosyć liczną grupę, bo ponad 48 dzieci, które podzieliliśmy na 5 grup. 4 grupy narciarskie, 1 grupa snowboardowa. We wszystkich grupach jest praktycznie powyżej 10 osób. Poziom jazdy i zaawansowanie jest na tyle zróżnicowany, że wystarczająco był ten podział na 4 grupy. Tak jak wycieczki piesze wzmagają odczuwanie gór, tak narty istnieją, by zbliżać ludzi do zimy i śniegu. To właśnie między innymi poprzez narciarstwo możemy poczuć na policzkach zimny wiatr z kryształkami lodu lub wykorzystać strome stoki i poczuć miły dreszcz, kiedy prędkość wzrasta. Motywacji do białego szaleństwa z pewnością jest wiele. Jeżdżę na nartach już 4 lata. A ten sport jest fajny, moja mama jeździ, mój tat jeździ, no i po prostu tak wszyscy jeżdżą. Jeżdżę ponad 5 lat i narty wybrałem z tego powodu, że to jest dyscyplina, w której jest adrenalina, jest prędkość, można dużo zrobić na nartach. A jak długo jeździsz? No 3-4 lata jakoś tak. Jeżdżę przez 3 lata, bardzo lubię jeździć na nartach, ponieważ można przez zimowiska można poznać nowe osoby i bardzo mi się to podoba. Chyba wybrałam dlatego narty, że bardzo mi się podobało, jak inni na nich jeździli. Narciarskie zimowisko to nie tylko wspaniała zabawa, ale także świetna okazja do doskonalenia techniki jazdy pod okiem doświadczonych instruktorów. Kadra instruktorska jest z najwyższej półki i mamy grupy wiekowe. Mamy grupy podzielone na stopień zaawansowania, to bez względu na wiek. Taka jest zasada podziału nauki jazdy na nartach. Grupa zerowa, jak ją określiliśmy, to są dzieci, które w ogóle nie jeździły, które gdzieś jeden raz miały narty na nogach. Grupa druga, trzecia i czwarta już najbardziej zaawansowana. Widać, że i ci początkujący, i ci bardziej zaawansowani narciarze i snowboardziści są zadowoleni z aktywnie spędzonego czasu. Jednak śniegu ubywa, a warunki do jazdy są coraz trudniejsze. Fajnie, tylko że jest troszkę oblodzone i trudno się jeździ. Jest bardzo fajnie i lubię jeździć na nartach. A jak dzisiaj warunki? No, trochę było oblodzone, ale teraz słońce świeci i już jest lepiej. Jest fajnie, bo dużo dzieci jest, bardzo dobrzy instruktorzy, uczą wiele, no i ogólnie dobra atmosfera jest. Stok jest trochę oblodzony, ale jak słońce wychodzi, trochę topnieje i się coraz lepiej jeździ. Są trudne warunki, bo śnieg jest bardzo zmrożony i łatwo się na nim upada. Jedyna obawa jest taka, czy pogoda nie popsuje zupełnie planów młodych narciarzy. Odwilż daje się już we znaki, nawet w górach. Z wielkim żalem patrzyliśmy na wczorajszy deszcz, jaki padał u nas. Tutaj też padał deszcz. Śniegu ubywa z dnia na dzień, ale myślę, że ten turnus na spokojnie jeszcze zrobimy. Zapowiadany jest też zmiana pogody. Troszeczkę mrozu, troszeczkę śniegu w przyszłym tygodniu, także myślę, że damy radę przyszły turnus tak samo zrobić. Młodym amatorom białego szaleństwa życzymy bezpiecznych zjazdów i jak najwięcej białego puchu.